Witam Was serdecznie, nazywam się Danuta Sterna, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, programie Szkoła Ucząca się i prowadzę blog Oświata. I kolejny raz zapraszam Was do wpisu. Tym razem będzie o tym, czego nastolatkowie chcą od nauczyciela. Czasami oczywiście nie jest to, co my byśmy chcieli im dać, albo co naprawdę potrzebują. Ale są takie cztery, ten wpis jest na podstawie też amerykańskiego wpisu, więc zbadano, czego właśnie chcą nastolatkowie. Warto może przeczytać, żeby zobaczyć, na ile my jako nauczyciele spełniamy ich postulaty. I pierwszy z tych postulatów jest naprawdę dziwny, dlatego że nastolatkowie, ja myślę, że też wszyscy uczniowie, ale już nastolatkowie zdecydowanie, potrzebują reguł. Reguł, które są przewidywalne, które są konsekwentnie spełniane. I najlepiej, jeżeli te reguły oczywiście są razem ustalane razem z uczniami. Wtedy oni biorą odpowiedzialność za nie i jest szansa, że będą je przestrzegać. To jest pierwszy warunek. Drugim warunkiem to jest wzajemny szacunek. Czyli chcą szanować nauczyciela, czyli musimy się postarać my, żeby zasługiwać na ten szacunek, ale również chcą, abyśmy my ich szanowali. Troszeczkę na ten temat będzie we wpisie, a sami też się możecie zastanowić, jak to zrobić, żeby zadbać o ten szacunek. Trzecie to jest stawianie uczniom wysokich oczekiwań i wyzwań. Oni wcale nie chcą być przeciętni. Oni nie chcą, żebyśmy tak ich traktowali, że no, by tylko zaliczyć. Oni chcą wyzwań i chcą jeszcze wiary w to, że faktycznie te wyzwania mogą pokonać. Czyli trzeba im stawiać takie wyzwania, które są w zasięgu ich możliwości, a jednocześnie ich popychają do przodu. I stawianie tych wyzwań jest naprawdę takie motywujące i do nauki, i do innych rzeczy. To jest trzeci punkt. A czwarty punkt to jest, prawda, wszyscy to zgadniemy, to jest życzliwości od nas potrzebują. I popatrzcie, nie jest tutaj w ogóle tak w tych czterech punktach zamieszczone, że oni potrzebują naszej wiedzy i przekazywania im na siłę z danych egzaminów. To jest oczywiste. Oni potrzebują oczywiście specjalisty w danej dziedzinie. I to każdy z nas może to dać. Natomiast życzliwości nie zawsze można dać i nie zawsze wiadomo, jak to zrobić. A życzliwość i dobre relacje z uczniem to jest warunek w ogóle do tego, żeby uczeń się uczył. I abyśmy my pozostali w ich wspomnieniach jako osoby, jako ludzie, których oni spotkali. Nie automaty do uczenia, a ludzie. I tego Wam życzę i zapraszam